Diamentowe ostrze nacinającej głowicy zagłębia się w miękkie acetatowe podłoże z tworzywa sztucznego i w ten sposób następuje pierwsza przeróbka, pierwsza przemiana dźwięku zarejestrowanego na taśmie magnetofonowej w taką acetatową płytę, która jest punktem wyjścia. Tysiące, miliony rowków w tej płycie. Trzeba teraz właśnie taką głowicą nacinającą, zostaje to zrobione, zamienić w płytę prawdziwą. A to z kolei wymaga kilkudziesięciu jeszcze technologicznych operacji. Najpierw płyta acetatowa zostaje pokryta cienką warstwą aluminium i niklu. Kiedy zostaje zdjęta, powstaje właśnie coś takiego. Kolejny, najpierw negatyw, potem pozytyw, potem kolejna rzecz, która nazywa się matrycą i dopiero z takiej właśnie matrycy można tłoczyć te tysiące, setki tysięcy egzemplarzy płyt. I to jest właśnie jeden z tych pierwszych elementów, które umożliwiają dokonanie przemiany dźwięku, ale oczywiście nie jedyny. Teraz z tej płyty trzeba jeszcze ten dźwięk naturalnie odzyskać. No bo ty mówisz o przemianie numer jeden, a ja z kolei mam zamiar przejść do przemiany numer dwa. Przy czym, wiesz, to wygląda oczywiście strasznie skomplikowane, ale skomplikowanie, ale takie naprawdę nie jest. Z tego względu, że od przeszło 100 lat wiadomo, że jeśli weźmie się kawałek drutu i poruszy nim w polu magnetycznym, polu magnesu, to w tym drucie popłynie prąd. Na odwrót, wiadomo także, że jeśli puści się prąd do kawałka drutu, to zacznie on w takt tego właśnie prądu drgać. Pod warunkiem oczywiście, że umieszczony będzie w polu magnesu. I kiedy zmienia się prąd, zmieniają się także częstotliwości drgania i w ten sposób zapisuje się na płycie. Ale jak powiedziałem, możliwy jest także proces odwrotny. To znaczy, jeśli drgania zanotowane na płycie w postaci rowka przemienić na drgania przewodu ruszającego się w polu magnesu, no to po prostu z powrotem powstanie prąd, a z tego prądu robimy już dźwięk jak trzeba. Przemiana numer dwa. Trywialna sprawa. Igła to zaledwie początek. I drgania zamienić trzeba w prąd. Potrzebna jest przemiana geometrycznych wymiarów płyty w napięcie na końcówkach mikrocelek. Sposób znany z każdego podręcznika fizyki. Gorzej z realizacją. Wchodzimy bowiem w świat wymiarów, gdzie 1000 mm to igraszka. Zacznijmy jednak od początku. A na początku jest nić cienka jak włos wykonana z czystej miedzi i powleczona lakierem. Jedynie maszyna jest w stanie nawinąć cewkę o dokładnie zadanej ilości zwojów, na 2000 obrotów wrzeciona. Nie może być pomyłki nawet o milimetr miedzianego przewodu. Jedyną gwarancją prawidłowego działania przetwornika może być wyłącznie całkowita powtarzalność elementów. A to dać może jedynie automatyka produkcji. Wszystkie cztery cewki przyszłej wkładki gramofonowej powstają według tego samego programu. Maszyna powtarza tę czynność tysiące razy, z niezwykłą wprost wydajnością i cierpliwością. Nie tylko cewki powstają automatycznie. Stalowe rdzenie, podstawy stworzywa i mosiężne wyprowadzenia skomplikowanym labiryntem podajników trafiają we właściwe miejsca. Całość powstaje w jednym ścisku hydraulicznych szczęk. Otwory w tworzywie zapełniają szpilki z metalu. Powstaje precyzyjna osnowa całej konstrukcji. Kolejna operacja wymaga już delikatności i spokoju kobiecej ręki. Na rdzenie wprowadzone zostają cewki. Powstaje system czterech induktorów, po dwa na każdy kanał stereo. I tu pojawia się nie lada problem, jak połączyć wyprowadzenia z cieniutkim drucikiem cewek. Nawet lutownica mogłaby go stopić. Obywa się bez lutowania. Dokładnie oczyszczone bolce wyprowadzeń automat okręca drucikiem i obciska tuleją. Przetwornik prawie gotowy, choć brakuje mu jeszcze osłony. Metalowy ekran chroni mechanicznie i przed wpływem zakłóceń magnetycznych z zewnątrz, ale odległość, jaka go dzieli od uzwojeń cewki, to ułamki milimetra. Nawet niezwykle spokojny człowiek nie sprostałby temu zadaniu. A maszyna pod kontrolą fotokomórki łączy obie części bezbłędnie, sprawdzając natychmiast prawidłowość połączeń elektrycznych. Braków prawie tu nie ma. Cewki gotowe i bezpieczne w kasetach.
Ale to dopiero połowa sukcesu. Pozostaje sam czujnik. Igła z diamentowym ostrzem obsadzona w delikatnej aluminiowej rurce to zaledwie część układu generującego. Rozwiercony, wolny koniec rurki wciśnięty zostaje stalowy pręcik. Jego ruchy zaburzać będą stałe pole magnetyczne. Zmiany pola to z kolei prąd płynący w obwodzie kanału lewego lub prawego. Pozostaje jeszcze coś, co połączy czujnik z przetwornikiem. Miniaturowa gumowa obręcz na stalowym pręciku pracuje w tym urządzeniu jak łożysko czy przegub, przywracając swą sprężystością neutralną pozycję dźwigni zakończonej diamentową igłą. Trzeba jednak najpierw połączyć w jedną całość obie składowe części wkładki magnetycznej. Tu precyzja zmusza do użycia mikroskopu. Zamiast okularu, kamera telewizyjna i ekran. W olbrzymim powiększeniu diamentowa igła o obłym kształcie. Jej zarysy trafić muszą dokładnie pomiędzy znaki wykreślone na monitorze. Wprawne ręce i pewny ruch pensetą wystarczają, by igła znalazła się dokładnie tam, gdzie trzeba. I tak tworzy się całość. Drobiazg, mimo swych rozmiarów, złożony. W każdej wkładce doliczyć się bowiem można kilkudziesięciu oddzielnych części. Każdy egzemplarz wkładki przechodzi swoisty tor przeszkód. Przyszłe życie w pigułce według zadanego przez komputer programu. I kiedy na ekranie wyświetli się rząd małych słówek OK, znaczy to, że jeszcze jeden drobiazg otrzymał przepustkę do świata nieskażonych dźwięków. Tak, no kiedy fizycy zaczynają o czymś mówić, to po pierwsze nie wiadomo w ogóle dokładnie o czym mówią, a po drugie brzmi to wszystko niby strasznie prosto. Więc wyjaśniam, że to tajemnicze urządzenie do przemiany numer 2, odtwarzające z płyty gramofonowej dźwięk, to jest to, co się potocznie nazywa igłą, a co de facto nazywa się wkładką gramofonową. Przy czym, panie magistrze, rzecz polega na tym, że jak niektórzy mówią, diabeł siedzi w szczegółach. Reguły są znane od XIX wieku, rzeczywiście wymyślili je fizycy, ale dopiero dzisiejsze technologie pozwalają ten dźwięk odtwarzać naprawdę precyzyjnie i z ogromną wiernością. A dzięki czemu? Otóż tu są właśnie zaklęte te nieprawdopodobne kłopoty. Powiększony model igły, tej akurat o kształcie tak zwanym sferycznym, ale wchodzi ona zbyt płytko w te niesłychanie subtelne rowki na płycie, wobec czego nie odtwarza wysokich dźwięków, więc wymyślono inny rodzaj, igłę o kształcie eliptycznym. Następnie taka sama, a wreszcie coś, co nazywa się w języku angielskim fine line, jeszcze bardziej subtelny kształt samej końcówki, pozwalający na wgłębianie się tej igły bardzo mocno w rowki i odtwarzanie tych najwyższych częstotliwości, które stanowią właśnie o tej barwie dźwięku. Dlaczego jest to skomplikowane? Ano po prostu dlatego, że naciski takiej igły na płytę są nieprawdopodobne. To jest około 1500 kg, 1,5 tony na centymetr kwadratowy, no więc bardzo łatwo ją zniszczyć. Wobec tego ta szalenie precyzyjna i dokładna obróbka. A jeśli przejdziemy teraz ze skali modelu do skali rzeczywistości, to ten niewielki przedmiot, tak mający się mniej więcej do palca jak to, odrobinę większy od główki niż szpilki, to jest i igła, i jej ramię. Z kolei obok jeszcze jeden taki specyficzny szczegół technologiczny. Gumowe łożysko, którym osadzone jest ramię i które przenosi jego drgania. Musi być też zrobione z niezwykle specyficznego rodzaju gumy, właśnie żeby przenoszenie tych drgań było precyzyjne. No a sam magnes też mikroskopijnych rozmiarów. Przy czym ramię, na którym osadzona jest igła, też stanowi swego rodzaju wyczyn technologiczny, ponieważ musi być z jednej strony odpowiednio elastyczne, by przenosić drgania, a z drugiej strony odpowiednio sztywne, by nie ulegać zniekształceniom i nie powodować uszkodzenia płyty. Więc to wszystko razem, panie magistrze, stanowi taki próg technologii, który dopiero niedawno udało się przekroczyć. Panie inżynierze, no mnie byłoby wstyd za fizyków, gdyby wymyślali wyłącznie rzeczy bardzo proste w realizacji. Ale jednocześnie przecież idea tej całej sprawy jest tak prosta, tak stara,
że naprawdę nie wiem, czy warto tutaj wpadać w entuzjazm. No wkładeczka. No cóż z tego, że diament, cóż z tego, że tam w środku bardzo precyzyjne, poruszające się cewki, ewentualnie poruszające się magnesy. No może być taka, może być na przykład taka, z uchylnym wieczkiem na odsłonięcie samej igły, a może ich być w ogóle, no, niezliczona wprost ilość. I teraz pytanie. Idea w każdym przypadku jest ta sama. Ale która z tych setek produkowanych na świecie wkładek naprawdę jest wkładką dobrą? Oczywiście, gdyby nie fizycy, którzy wymyślili odpowiednie, rzetelne, obiektywne przyrządy pomiarowe, w tym miejscu nawet inżynier musiałby stanąć i rozłożyć ręce. Duże, małe, zwarte w sobie i wydłużone. Potomstwo jednej idei, jednej zasady przekształcania drgań w elektryczność. Ale nawet rodzeni bracia nie są identyczni. Różnią się szczegółami. Jedni są dobrzy, inni nie. W tej rodzinie przepustkę do rzeczywistości mogą mieć tylko dobrzy. Tylko ci, którzy przekonają najbardziej surowego z sędziów eksperyment. Testowa płyta, testowe drgania i precyzyjna, przyrządowa analiza zachowania się delikwenta. Wśród elektronicznych gwizdów ujawniają się wszystkie znaki szczególnego obiektu. Szkodliwe rezonanse własne, oporność akustyczna, umiejętność przetwarzania drgań o różnej częstotliwości. Piórko pisaka przekreśla tu czasem niejedną nadzieję konstruktorów. Ten był niezły, teraz braciszek. Jeszcze sprawdzenie, czy diamentowe ostrze nie wciśnie się w płytę zbyt mocno i w drogę wzdłuż śladu na testowej płycie. Zupełnie inna czułość, ale to wbrew pozorom nie jest tak istotne. Wzmacniacze radzą sobie z każdym sygnałem. Dużo ważniejsze, by krzywa była gładka jak stół, bo tylko wtedy przetwornik odtwarza idealnie wszystkie zapisane na płycie dźwięki. Cóż, nawet rodzeni bracia nie są identyczni. Obaj nieźli, ale ten dolny pracować może tylko z dużo silniejszym wzmacniaczem. Gwiżdżące testy nie mają końca. Prototypy tak właśnie dostają wizy do produkcji. Tak też sprawdza się działanie na przetworniki brutalnego upływu czasu. Bo urządzenia starzeją się jak ludzie, igły się tępią, elementy amortyzujące sztywnieją, a całość jest tylko tak dobra, jak najsłabsza z części składowych. Jakość ukryta tu jest w niepozornych szczegółach. Na przykład w tym. Niepozorny gumowy krążek amortyzatora. To w nim osadzone jest drgające ramię diamentowej igiełki. Od sprężystości tego materiału zależy właściwie wszystko. I dlatego chemiczny skład gumy chroniony jest silniejszą tajemnicą niż konstrukcja samej wkładki. I dlatego sam czarny pierścionek musi przejść oddzielne, elektroniczne, osobiste tortury. Przyrządami, bo ludzkie zmysły są tu do niczego. Inny szczegół. Ostrze diamentowej igły może być sferyczne, elipsoidalne, albo najlepsze i najdroższe, owal z ostrym grzbietem zwany fine line. Ludzkie oko nie jest w stanie uchwycić tych różnic, nawet uzbrojone w mikroskop. Chyba że taki jak ten ze specjalnym filtrem interferencyjnym, dzięki czemu obserwuje się nie tyle samo ostrze diamentu, co refleksy odbitego odeń światła. Ale nawet gdy wszystko gra, konstrukcyjny niepokój każe badać dalej. W temperaturach, przy których tropik jest chłodem lub niższych niż na ziemskim biegunie zimna. Wcale nie dlatego, by spełniać fanaberię Eskimosów. W takich warunkach przetwornik szybciej ujawnia swe słabe punkty, więc musi przejść i przez to. A jednak zawsze ostateczny werdykt powstaje tu, w sali pełnej ludzi, którym słoń na ucho nie nadepnął, z gramofonem dziwolągiem o kilku ramionach, po to, by podczas przesłuchania można było natychmiast porównać działanie przetworników na tej samej płycie. I ci ludzie czysto subiektywnie jeden przetwornik uznają, a drugiego nie. I to będzie najbardziej ważkie. Widać nie to dobre, co dobre, ale to, co się komu podoba. Bardzo dobre, ale nie na temat. Wyłącz to. Proszę.
Doskonałe, słychać dobrze. Na ucho, ja to na ucho. Coraz rzadziej będziesz miał okazję takie, żeby różne wkładki odróżnić, no, tylko korzystając z własnych odbiorników jakby. Tak naprawdę postęp polega na tym, że zamiast skomplikowanego laboratorium pojawia się miniaturowe, skomputeryzowane urządzenie testujące, które w przeciągu kilku sekund, no, korzystając z testowej płyty oczywiście, dokonuje zdejmowania charakterystyki całej wkładki na życzenie do odczytania na ekranie telewizora, ewentualnie wydrukowane, tak żeby każda z nich dostała swój dowód osobisty, kim jest, kto zaczy i tak dalej. Wyjście, poziom wyjścia lewego, prawego kanału, balans, separacja między kanałami, tracking i również no, zdejmowana w kilku punktach charakterystyka częstotliwości. Jednym słowem, od razu o wkładce wiadomo wszystko, co trzeba. I to jest właśnie to, ale jednocześnie wkładka nie uległa zmianie. Ona ciągle, powiedziałbym, ona gra, ale gra pieśń przeszłości, mój drogi. Właśnie z tym nie należy się absolutnie zgadzać, ponieważ po pierwsze komputery są bardzo dobre, ale jednak ucho ludzkie jest odrobinę lepsze, a po drugie nieprawdą jest, że nic się nie zmieniło. Otóż właśnie sama zasada działania wkładki uległa ostatnio odwróceniu, choć pomysł jest znany od lat bez mała 40. Mianowicie można odwrócić tę zasadę, że drga magnes, natomiast można zrobić inaczej. W polu stałego magnesu ustawić na przykład dwie cewki i one właśnie drgają i powodują, że przepływają mikroprądy. Ale to trzeba zrobić ręcznie. Tutaj nie ma już mowy o tej hiperautomatycznej technologii, którą oglądaliśmy przedtem, o tych automatach, które 2000 zwojów nawijają z nieprawdopodobną precyzją i prędkością. Tu precyzja nie mniejsza, ale ludzkich rąk. Zwojów nieporównanie mniej. 18, 20. Zdajesz sobie sprawę, że tych zwojów jest mało, w związku z tym sygnał uzyskiwany z wkładki także jest niewielki i musi to pracować z dodatkowym wzmacniaczem. Zgoda, zdaję sobie z tego sprawę, ale jakość tego dźwięku jest nieporównywalna, ponieważ ten droga tych drgań, które przenoszą się na igłę z rowków płyty, jest nieporównanie krótsza. Drga właśnie ta oglądana na ekranie mikroskopu projekcyjnego cewka, a właściwie dwie. I dzięki temu, jak no, mówią fachowcy, wierność odtwarzania dźwięku przy pomocy ruchomej cewki wkładki z ruchomą cewką jest nieporównywalna z niczym innym. Wierność odtwarzania, mówisz. Wiesz, mówię o tym wszystkim jako o pieśni przeszłości z tego właśnie względu, że jeśli idzie o wierność odtwarzania, to Maxwell nie ma już wiele do powiedzenia. Chociażby z tego względu, że naprawdę przyszłość leży w tego typu zapisie i tego typu odtwarzaniu. Cyfrowa płyta i cyfrowy odtwarzacz. Piękne. Dosyć tego, panie kolego. Chociażby z tego względu, że ta fascynacja laserowym odtwarzaczem i płytą kompaktową już powoli mija. Dlaczego? Po prostu dźwięk jest paradoksalnie za dobry. Koneserzy muzyki twierdzą, że jest on nienaturalny, zbyt wypreparowany z jakby tych wszystkich elementów, które są potrzebne, żeby słyszeć wiernie. Ale co jest najistotniejsze w tym wszystkim? Przecież nawet jeśli tak umówimy się, że będziemy odtwarzali w ten sposób płyty, to jest to po pierwsze niesłychanie drogie. Są na świecie tylko dwie firmy, które takie płyty potrafią dzisiaj produkować. Po wtóre, przecież ten dźwięk zawsze do nas będzie docierał w ten sam sposób. Kolumna głośnikowa. I tutaj powinniśmy raczej szukać sposobów na poprawienie tej wierności czy jakości dźwięku. I wobec tego szuka się różnych pomysłów, żeby można było lepiej, żeby na przykład zwiększyć moc działania głośników. I taki tajemniczy, niezwykły płyn zwany ferrofluidem, olej, w którym zawieszone są molekuły żelaza. Wstrzykuje się w taki sposób, który pozwala cewce pracować, a równocześnie ten płyn nie ucieka. Trzymany jest w polu magnetycznym dzięki właśnie tym
żelaznym molekułom, a równocześnie pozwala na stosowanie znacznie większych mocy, dlatego że odprowadza ciepło. Ale to jeszcze nie wszystko. Tradycyjna membrana, która ma kształt stożka, też już powoli odchodzi w mrok zapomnienia. Dzisiaj wchodzą materiały stosowane nieraz w technologiach lotniczych czy wręcz kosmicznych. Rzecz, która nazywa się plastrem miodu. Z tego robi się już membrany, które mają niezwykły płaski kształt. Pozwalają na znacznie wierniejsze odtwarzanie dźwięku. Są bardziej niezawodne, a całość wygląda w ten sposób. I choć może się wydawać, że są to pozornie zmiany drobne, nieistotne, ale jednak właśnie dzięki takim krokom coraz ten dźwięk staje się ciekawszy, pełniejszy, ale jedno jest istotne. Nie komputer jest tutaj ostatecznym sędzią. O, prawda, prawdą. Stary Maxwell żyje. Jak słychać dźwięk, każdy wie, ale nie każdy widział dźwięk. A przecież wystarczy nasypać trochę białego proszku i zapalić stroboskopową lampę, by wszystko stało się widoczne jak na dłoni. Niewidzialne dotąd drgania membrany głośnikowej są dowodem, że działa, że cząsteczki powietrza zostają wprawione w ruch, tworząc falę, która dla naszego ucha jest po prostu falą dźwiękową. Drgające ze zmienną częstotliwością światło pozwala zobaczyć więcej, pozornie przyspieszyć lub zatrzymać ruchy membrany. W ten sposób można badać pracę głośnika w różnych pasmach częstotliwości. Można zauważyć wady i ocenić, jak zachowują się różne fragmenty powierzchni membrany. I można wreszcie, co najważniejsze, wymyślać jej kształty. Potem jest już produkcja papiernicza, ale niezwykła, bo kształt formy i sita powstał metodą żmudnych obliczeń i prób. Tu tkwi prawie cała filozofia dobrej membrany. Włókna celulozu o specjalnie dobranej długości osiadają na stalowej formie. Tę czarną celulozową papkę trzeba teraz upiec w specjalnym piecu. Najpierw odsysanie wody, potem wysoka, ściśle kontrolowana temperatura i ciśnienie. Tak powstaje papierowy stożek, który stanie się niebawem sercem urządzenia o nazwie głośnik. Reszta jak w podręczniku elektroakustyki. Płytka, magnes, druga płytka, metalowy kosz, cewka, amortyzator, membrana, metalizowana kopułka i na koniec ozdoba, czyli obudowa. Ale w masowej produkcji nie wszystko dzieje się tak, jak w podręcznikach elektroakustyki. Można oczywiście sprawdzać głośniki niezawodnym ludzkim uchem, ale coraz częściej robi to jednak maszyna, która nie wie, co to zmęczenie. Głośnik trafia do dźwiękoszczelnej komory, w której będzie go śledził mikrofon połączony z komputerem. Reszta jest sprawą doboru odpowiedniego programu. Ten krótki gwizd umożliwia zbadanie czterech parametrów: skuteczności, częstotliwości, poziomu szumów i polaryzacji. Tym razem wszystkie przyjęte. Kolejny egzemplarz wędruje do badawczego pudła. Tym razem znacznie gorzej. Komputer uznał, że skuteczność głośnika jest zbyt niska i w związku z tym odrzucił całość, powiększając w dodatku obraz wady na ekranie monitora po to, by już nikt nie miał wątpliwości. Jeśli powiedzenie cicho jak makiem zasiał ma jakikolwiek sens, to na pewno w tym miejscu. Tę komorę ciszy zbudowano specjalnie po to, by żaden, nawet najcichszy szmer nie zakłócał procesu badania głośników. Ściany i sufit wyłożono gęsto długimi ostrogami z gąbki, ale i tego było zbyt mało. Komora ciszy jest właściwie klatką w klatce, pudłem zawieszonym na potężnych kolejowych sprężynach wewnątrz drugiego większego pudła. Ludzie poruszają się po stalowej siatce, pod którą widać dopiero prawdziwą, najeżoną gąbczastym lasem podłogę.
Tutaj nawet rewolwerowy strzał jest tak cichy jak szept. Każdy obcy dźwięk grzęźnie i umiera. Tylko to, co wydobywa się z głośników, jest ważne. I ten dźwięk w czystej, niczym niezakłóconej postaci musi dotrzeć do aparatury badawczej. Tak rodzi się diagnoza i tak rodzi się postęp. Dziś w badawczych komorach ciszy testuje się głośniki o płaskich membranach. Poszukuje idealnego brzmienia. Sędzią jest przeważnie elektronika i pamięć komputera. Ale ponad nimi jest wciąż inny sędzia, bardziej kapryśny i bardziej wymagający. Ten ostateczny, ludzkie ucho.